Absolwentka częstochowskiego Plastyka, następnie Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zaprezentowała swoje prace w sobotnie popołudnie 23 lipca. Opowiedziała nam również, co przedstawiają. Głównie portrety człowieka, kobiet i mężczyzn, ale też zdarzają się zwierzęta i myślę, że spotkałam się z dużym pozytywnym odzewem właśnie tych portretów zwierząt, więc będę jakby teraz szła w najbliższym czasie w tym kierunku. Portrety są malowane głównie w technice mieszanej, czyli jest położona farba, różne rodzaje farby, pastele olejne i suche i jeszcze kontury zrobione z węgla. I no, po prostu wymyśliłam sobie na podstawie wielu lat poszukiwań taką swoją technikę. Wernisaż wystawy autorka zawdzięcza również klubu kawiarni Bank. Chcemy być miejscem, w którym będziemy właśnie otwierać wystawy, wernisaże i chcemy tą przestrzeń zawsze w pewien sposób komponować i udostępniać dla artystów młodych w Częstochowie. Tych, którzy jeszcze są na samym początku swojej drogi i tych, którzy już jakoś się przeszli. To jest pierwsza moja wystawa i myślę, że nie ostatnia, dlatego że no, widzę, że bardzo pozytywny odzew jest, a to daje dużo siły i takiej inspiracji do przyszłych prac.